Kwadrans po godzinie 13. Alina Frejusz, witam Państwa bardzo serdecznie i witam w studiu mojego gościa. Jest nim przewodniczący Rady Gminy w Wieluniu, pan Piotr Radowski. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziś w sali 101 Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy placu Kazimierza II odbyła się 23. sesja Rady Miejskiej w Wieluniu. Nie była dość długa, radni sprawnie uporali się z proponowanym porządkiem obrad. 22 punkty, 2,5 godziny i kilka tematów, które zostały poruszone podczas dzisiejszej sesji. Właśnie do tych tematów wrócimy w naszej audycji. Od dziś oficjalnie radny Robert Grzegorz Kaja nie jest już radnym. Zrezygnował z tej funkcji. Jaka jest pana opinia na ten temat? Tak, na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Roberta Grzegorza Kaja. Pan radny Grzegorz Kaja, tak jak zapowiedział na poprzedniej wrześniowej sesji, że zaraz po sesji złoży pisemną rezygnację i 2 października na moje ręce wpłynęła pisemna rezygnacja. Na tą okoliczność został przygotowany stosowny projekt uchwały i na dzisiejszej sesji Rada Miejska uchwałę podjęła i tym samym formalnie pan od dzisiejszego dnia, pan radny Kaja, nie jest już radnym Rady Miejskiej w Wieluniu. Przypomnę państwu, że pan Robert Kaja, obecnie prezes Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tłumaczył się nadmiarem obowiązków na stanowisku prezesa spółdzielni, dlatego zrezygnował z tej funkcji. Kto na jego miejsce zostanie powołany? Oficjalnie jeszcze nie mam informacji od komisarza wyborczego, wojewódzkiego komisarza wyborczego. W tej chwili po podjęciu tej uchwały, uchwałę już podjętą, prześlę wojewody do wojewody łódzkiego, jak również do komisarza wyborczego z prośbą o wskazanie osoby, która w miejsce pana Roberta Kaji wstąpi w mandat. I po otrzymaniu informacji już od wojewódzkiego komisarza wyborczego zostanie przygotowana również stosowna uchwała o obsadzeniu mandatu radnego. Wiem tylko z nieoficjalnych źródeł, że tą osobą jest pan Jan Kępiński, wieloletni radny Rady Miejskiej w Wieluniu, ale to jest informacja nieoficjalna. Ja dopiero jak otrzymam pismo od komisarza wyborczego, który potwierdzi tą informację, że tą osobą jest faktycznie pan Jan Kępiński, wtedy pan Jan zostanie poinformowany o tym, że jest kolejną osobą z listy wyborczej przejrzysta gmina, z której startował m.in. pan radny Robert Kaja, już były radny, i że następną osobą jest on. I oczywiście w tym piśmie informującym również zapytam się, czy pan Jan Kępiński przyjmie ten mandat, bo oczywiście tutaj każda następna osoba ma prawo zarówno przyjąć ten mandat, jak również i odmówić przyjęcia. W przypadku, gdyby nastąpiła odmowa przyjęcia, wtedy zwracam się do komisarza wyborczego o wskazanie kolejnej osoby, której przysługuje ten mandat. Jeżeli pan Jan Kępiński się zgodzi, to kiedy byłoby zaprzysiężenie? To zaprzysiężenie będzie na najbliższej sesji, która jest planowana w miesiącu listopadzie. Kolejny temat, jaki państwo podejmowali na dzisiejszej sesji, to zmiany w budżecie gminy. Czego dotyczyły? Najważniejsze zmiany w budżecie gminy na 2012 rok dotyczyły przede wszystkim dochodów i tutaj najważniejszą zmianą był wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Ten wzrost wyniósł 400 tysięcy. Jest to bardzo pozytywna i dobra wiadomość. Natomiast zmniejszył się o 343 tysiące złotych wpływ z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. No tutaj, jeżeli chodzi o udział w tym podatku PIT i CIT, no niestety planowane dochody nie są zrealizowane. Zresztą rząd też przewidywał, że może się nie udać zrealizować bardzo ambitnych planów. My żeśmy tak samo jak i rząd
przyjęli bardzo ambitny plan i żeśmy dosyć wysoko oszacowali dochody z tego podatku. No niestety już w tej chwili po 9 miesiącach wiemy, że nie uda nam się zrealizować i już na tej sesji dzisiejszej dokonaliśmy zmian i planowane dochody z tego tytułu zmniejszyliśmy o 343 tysiące złotych. Kolejnym tematem, jaki Państwo podjęli podczas dzisiejszych obrad, to problem lokatorów mieszkań komunalnych, którzy nie płacą czynszu. Jak się okazuje, ten problem dotyczy również mieszkańców gminy Wieluń, nie tylko lokatorów spółdzielni mieszkaniowej, o czym wielokrotnie informowaliśmy Państwa na antenie Radia Ziemi Wieluńskiej, ale okazuje się, że problem jest szerszy i też również gmina Wieluń ma tutaj z takimi lokatorami problem. No, padały jakieś propozycje. Czy będą rozważane na kolejnej sesji? Tak. Zadaniem własnym gminy jest między innymi zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców tej gminy. Gmina oczywiście w miarę możliwości finansowych, tych możliwości ekonomicznych realizuje to zadanie, niemniej jednak ilość osób oczekujących na lokale mieszkalne jest większa niż możliwości lokalowe gminy, jak również możliwości finansowe, aby budować kolejne bloki z mieszkaniami komunalnymi. Oczywiście oprócz tego problemu, czyli problemu mieszkań, jeszcze jest drugi problem, też bardzo istotny, bardzo w tej chwili trudny do rozwiązania, to jest zaleganie z bieżącymi opłatami za mieszkania, zarówno w zasobie komunalnym, jak i w zasobie spółdzielni mieszkaniowej. Jest znaczna grupa, ilość rodzin, która ma problemy z bieżącym regulowaniem należności za lokal mieszkalny. Takie osoby oczywiście mają możliwości składania wniosków o rozłożenie na raty tych zaległości, mają możliwości zawierania ugody, choć często się zdarza, że te osoby, które już zawarły ugodę, nie są później w stanie regulować postanowień tej ugody, popadają w kolejne problemy finansowe, no i sprawy trafiają później do sądów o nakaz płatniczy. Później kolejno trafiają sprawy do sądu o wyroki eksmisyjne. W związku z tym oprócz mieszkań komunalnych musimy starać się pozyskiwać, budować mieszkania socjalne, bo rodziny te, które najczęściej uzyskują wyroki eksmisyjne, muszą opuścić te mieszkania spółdzielcze. Czy... Dodam tylko, że zimą eksmitować nikogo nie wolno. Nie wolno, natomiast nawet jeżeli nie można eksmitować, to normalnie w okresie zimowym prowadzi się wszystkie postępowania. Mhm. I w momencie, kiedy ten okres ochronny przestaje obowiązywać, wtedy te osoby muszą się liczyć z tym, że te eksmisje zostaną prędzej czy później przeprowadzone. Zawsze mają czas, żeby uregulować te wszystkie należności, mają czas, żeby przywrócić tytuły najmu, bo przecież w okresie, kiedy jest wyrok eksmisyjny, kiedy sąd orzeka, że komuś ten tytuł najmu się zabiera, te osoby jeszcze ileś tam miesięcy czasu mają, ale no nie wszyscy. Jedne osoby nie starają się, ponieważ wiedzą, że i tak nie będą w stanie tego mieszkania utrzymać, a inne osoby, nawet gdyby mogły, no jakoś może nie dbają o własny lokal, o własne mieszkanie. Dlatego też na dzisiejszej sesji był też projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń, bo oprócz lokali socjalnych są jeszcze tymczasowe pomieszczenia. Te pomieszczenia tymczasowe są dla osób i rodzin, które mają eksmisję zajmowanego lokalu i nie mają wyroku sądu wskazania lokalu socjalnego. Wtedy gmina ma obowiązek zapewnić takiej osobie czy rodzinie lokal tymczasowy, z tym, że ten lokal tymczasowy, jak sama nazwa mówi, jest tylko na bardzo krótki czas, maksymalnie na 6 miesięcy. Od miesiąca do 6 miesięcy. W tej chwili gmina Wieluń ma przygotowane 4 lokale tymczasowe, do których zostaną wykonane eksmisje. Te lokale są o bardzo
bardzo niskim standardzie, posiadają wyłącznie energię elektryczną, poza tym nie posiadają ani wody, ani kanalizacji, ani centralnego ogrzewania, jest tylko energia elektryczna plus przewód kominowy, do którego mogą podłączyć piec i się ogrzewać. No radni widzieli tutaj wielki problem, jeżeli chodzi o mieszkańców i lokatorów mieszkań komunalnych, którzy zalegają z płatnościami. Były propozycje łączenia rodzin w jednym pomieszczeniu. Na pewno ta sprawa jeszcze będzie dyskutowana i wielokrotnie będziemy do niej wracać. Natomiast jesteśmy ograniczeni czasem. Chciałabym poruszyć jeszcze dwa tematy. Zmieniamy teraz zupełnie temat. Dąbrowa i Kadłub mają nowe ulice. Dąbrowa ma ulicę Hetmańską, Kadłub ma ulicę Lipową. To są nowe ulice, gdzie zostały pobudowane nowe domy i trzeba było taką nazwę nadać. Tak, zarówno w miejscowości Dąbrowa, jak i w miejscowości Kadłub powstały nowe ulice, powstały nowe osiedla w ramach zaprojektowanego osiedla domków jednorodzinnych powstała droga publiczna i ta droga publiczna w przypadku Dąbrowy musiała otrzymać nazwę, ponieważ w miejscowości Dąbrowa wszystkie ulice, które są na terenie tego sołectwa, mają swoje nazwy i stosownie do ulicy nadaje się odpowiednią numerację tych nieruchomości. Natomiast w przypadku Kadłuba, w miejscowości Kadłub jest tylko numeracja domów jednorodzinnych, nie ma nazewnictwa ulicy, natomiast powstało na działkach przy kościele, powstało nowe osiedle, tam powstała na tym osiedlu droga, przy której jest kilkanaście budynków i z uwagi na to, że brakło numeracji, żeby nadawać tym powstałym budynkom, wystąpiono z wnioskiem, tutaj Rada Sołecka, pan sołtys wystąpił z wnioskiem, aby dla tej konkretnej ulicy, dla której po prostu nie ma wolnych numerów, alfabet też się skończył, żeby nadać nazwę ulicy i tym samym na wniosek właśnie sołtysa Rady Sołeckiej Rada Miejska na dzisiejszej sesji podjęła uchwałę nadającą właśnie tej ulicy nazwę ulicy Lipowej. Dwie nowe ulice, Dąbrowa ma Hetmańską, Kadłub Lipową. I na zakończenie naszego programu jeszcze temat, który wywołał największą dyskusję, najwięcej kontrowersji, można tutaj powiedzieć. Przedstawiono na dzisiejszej sesji postać zastępcy burmistrza, pana Janusza Pamuły, który, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, w 2008 roku został odwołany ze stanowiska naczelnika Wydziału do Spraw Gospodarki Przestrzennej, ponieważ, jak tłumaczył radny Okrasa, blokował inwestycje przez 3 lata, inwestycje, która powstała u zbiegu ulic Popiełuszki i Warszawy. Chodzi oczywiście o market Kaufland. Opieszałość urzędnicza została ukarana, przesunięto na kolejne stanowisko pana Pamułę. Dziś wystąpił w roli zastępcy burmistrza. Panie przewodniczący, dyskusja, która się dzisiaj na 23. sesji Rady Miejskiej odbyła, dotyczyła właśnie zasadności, czy pan Pamuła jest na odpowiednim stanowisku, wyznaczony jako wiceburmistrz. Decyzja o wyborze osoby na stanowisko zastępcy burmistrza jest wyłączną decyzją burmistrza. To należy do jego kompetencji. Pan burmistrz Janusz Anczak nie musi tutaj zasięgać opinii, ani nie musi uzyskiwać zgody Rady Miejskiej na powołanie osoby wskazanej na stanowisko zastępcy burmistrza. W związku z powyższym decyzja jest tylko i wyłącznie burmistrza Anczaka i on bierze pełną odpowiedzialność za ten wybór. Natomiast jeżeli chodzi o osobę pana Janusza Pamuły, to pan Janusz Pamuła jest bardzo doświadczonym urzędnikiem, który pełnił bardzo ważne funkcje kierownicze, bo był naczelnikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa. Ostatnio był zastępcą naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego. Jest to osoba, w mojej ocenie,
która posiada ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie i wykonywał bardzo, bardzo trudną pracę na stanowisku naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa, ponieważ upoważnienia burmistrza Wielunia przygotowywał i wydawał decyzje m.in. o warunkach zabudowy. Ale chcę też powiedzieć, że pan Janusz Pamuła jako naczelnik był tylko pracownikiem Urzędu Miejskiego i tak jak każdy inny pracownik wykonuje decyzje i polecenia swojego przełożonego, w tym burmistrza Wielunia. I wszystkie decyzje, które były wydawane i dotyczyły między innymi zabudowy tej działki, na której dzisiaj stoi market Kaufland, wszystkie decyzje wydaje i podejmuje burmistrz Wielunia, a urzędnicy tylko przygotowują decyzję taką, jaką im wskazuje burmistrz jako przełożony. I tutaj no, ja bym był bardzo powściągliwy co do jakiejkolwiek winy tutaj pana Janusza Pamuły, ponieważ on jako urzędnik tylko wykonywał polecenia i decyzje swojego przełożonego, wtedy ówczesnego burmistrza, pana Majchera. Zresztą na jednej ze sesji Rady Miejskiej, kiedy ta sprawa była omawiana, zresztą pan burmistrz Majcher wtedy sam powiedział na sesji, że za jego burmistrzowania, za jego życia on tej decyzji nie wyda. W związku z powyższym to już świadczy o tym, że pan Pamuła, on tylko po prostu przygotował decyzję zgodnie z poleceniem przełożonego i no, trudno w tej chwili go obwiniać, że on tutaj wydał niewłaściwą decyzję bądź ponosi odpowiedzialność. Organem wydającym jest burmistrz i zawsze burmistrz ponosi odpowiedzialność za wydane decyzje, a urzędnik wykonuje tylko polecenia przełożonego. Bardzo panu dziękuję za te wyjaśnienia. Państwu tylko przypomnę, że gościem w studiu Radia Ziemi Wieluńskiej był przewodniczący Rady Gminy w Wieluniu, pan Piotr Radowski. Dziękuję państwu za uwagę, a panu za przybycie do studia. Dziękuję państwu, dziękuję pani. Audycja.